Pierwotnie powieść Bolesława Prusa Lalka miała nosić tytuł Trzy pokolenia. O jakie trzy pokolenia chodzi? Otóż sam Prus na temat swojej powieści powiedział, że jego powieść przedstawia naszych polskich idealistów na tle społecznego rozkładu. Kim są ci idealiści? Skoro trzy pokolenia, to trzech idealistów. Idealistami w Lalce są Ignacy Rzecki, Stanisław Wokulski i Julian Ochocki. Każdy z tych bohaterów odgrywa w powieści dosyć istotną rolę. Kim jest idealista? Według słownika języka polskiego człowiek kierujący się zasadami wzniosłymi, zdolny do poświęceń, marzyciel i utopista. Kim są nasi bohaterowie? Pierwszym idealistą w Lalce jest Ignacy Rzecki, najstarszy z całej trójki. Ignacy Rzecki to typowy romantyk. Wierzy w Napoleona, tę wiarę zaszczepił w nim jego ojciec. Ignacy Rzecki wierzy w to, że trzeba walczyć za wolność naszą i waszą i w związku z tym w 1848 roku walczy w Wiośnie Ludów na Węgrzech. Rzecki jest to człowiek starej daty. To taki człowiek, który nawet trochę pozuje na starszego niż jest. Człowiek, który chodzi w niemodnych ubraniach. Przypominamy sobie moment, kiedy Rzecki otrzymał od Wokulskiego bilety do teatru i miał siedzieć w pierwszym rzędzie. Ludzie na niego patrzyli, wytykali go palcami, bo taki niemodny starszy pan siedział w pierwszym rzędzie. Dlatego Rzecki postanowił przesiąść się na inne miejsce. Rzecki wierzy również w Warszawę. To jest taki warszawiak z krwi i kości. Mieszka w tym mieście od urodzenia. Nigdy poza tym powstaniem węgierskim nigdy poza Warszawę się nie wybrał. Raz nawet wymarzył sobie wyjechanie na wakacje, nawet wsiadł w pociąg, ale zanim jeszcze zdążył ten pociąg ruszyć, Rzecki z pociągu wysiada. Wszystko to świadczy o tym, że z miastem, z Warszawą związany jest bardzo silną więzią. Wierzył, Rzecki idealista wierzył w Wokulskiego. Uważał, że ten człowiek, którego szczerze kochał, szczerze się z nim przyjaźnił, jest w stanie dokonać wielkich rzeczy. Rzecki wierzy, że Wokulski w momencie, kiedy akurat biegnie po raz kolejny do łazienek, żeby spotkać tam pannę Izabelę, Rzecki wierzy, że w tym momencie Wokulski załatwia bardzo ważne polityczne sprawy. On tam wie, że Wokulski zakochany jest w Izabeli, ale nie uważa, że to jest jakiś bardzo poważny związek. Wręcz uważa, że Stanisław byłby za mądry, za inteligentny na takie bieganie za panną z arystokracji. Ten idealizm Rzeckiego widać również w takim heroizmie etycznym. Rzecki to człowiek bardzo dobry. Nie chce nikomu nigdy zrobić niczego przykrego. Wierzy w etykę pracy. To jest szczególnie piękne na jego przykładzie, bo swoją pracę Rzecki wykonuje bardzo uczciwie, bardzo rzetelnie. Pamiętamy, że jako pierwszy przychodzi do pracy, jako ostatni z tej pracy wychodzi. Nawet w niedzielę ustawia wystawy sklepowe, dba o reklamę swojego sklepu. Wszystko to wyniósł z takiej twardej bardzo dyscypliny, którą poznał pracując jeszcze w sklepie Mincla. Pamiętamy ten moment, kiedy schylił się po rodzynkę, która upadła, zjadł tę rodzynkę, no i został bardzo surowo przez Mincla zbeształy wobec tego. Rzecki jest starym kawalerem, ale nie wynika to ani z jego jakiegoś szczególnego antyfeminizmu. Rzeckiemu nawet podobają się kobiety, ale jest na tyle
lojalny wobec Wokulskiego, że Helena Stawska, która bardzo mu się podoba, według niego trzeba ją oddać Wokulskiemu, bo to on jest tym najlepszym człowiekiem, którego Rzecki zna. Rzecki jest bezradny wobec tego rozpadającego się świata. Przeżywa bardzo to, co dzieje się wokół niego. Przeżywa to, że nie panuje nad wieloma rzeczami. Jemu się wydaje, że on ma rozeznanie, jemu się wydaje, że on zdaje sobie sprawę z tego, co na tym świecie się dzieje. Natomiast tak nie jest. I przychodzi taki moment, kiedy on zdaje sobie sprawę z tego, że niczego już na tym świecie nie może zrobić. Na ostatnich stronach powieści dowiadujemy się o śmierci Rzeckiego. I kiedy bohaterowie inni przychodzą do zmarłego już Rzeckiego, widzą, że z jego kieszeni wystaje list, a akurat słowa, które tam są widoczne, to słowa non omnis moriar. One będą bardzo symboliczne w kontekście wszystkich trzech idealistów. Drugim idealistą, tym drugim pokoleniem jest Stanisław Wokulski. Stanisław Wokulski jest bardzo ciekawą postacią. Jest i romantykiem, i pozytywistą. Jeśli chodzi o duszę romantyka, to tutaj na plan pierwszy wysuwa się romantyczna miłość Stanisława Wokulskiego. Ta miłość bardzo przypomina miłość z cierpień młodego Wertera. To przecież w Izabeli Stanisław Wokulski zakochuje się od pierwszego wejrzenia, kiedy zobaczył ją w teatrze. Właśnie wtedy zdaje sobie sprawę, że całe życie czeka na nią i na tę miłość. W ogóle uznaje ją za mistyczny punkt w swoim życiu. Uważa, że jest w stanie stworzyć z nią taki typowy romantyczny związek dusz. Tak bardzo przypomina nam to Wertera. Idealizuje swoją kobietę, idealizuje Izabelę, określa ją wręcz aniołem. Jest zafascynowany Izabelą. I to przecież dla niej, czy przez nią, popełnia próbę samobójczą. Jak w cierpieniach młodego Wertera. Oprócz tego nasz bohater ujawnia swoją duszę romantyczną właśnie w tym, że czyta Mickiewicza. To właśnie Mickiewicza oskarża o to, że przez niego, przez Mickiewicza, przez jego kreację idealnej miłości zniszczył sobie życie, rzuca książki Mickiewicza w kąt, a za chwilę książki te podnosi z nabożnym uniesieniem, przepraszając, jak mógł coś takiego zrobić. Nasz bohater w takim romantycznym życiorysie ma również to, że brał udział w powstaniu styczniowym. Oczywiście w powieści Prusa autor nie mógł napisać ani słowa o powstaniu styczniowym, dlatego stosuje tak zwany język ezopowy. I pod symbolem wielkiego skoku, który wykonał Wokulski, a potem wypicia piwa, które to Wokulski musiał wypić, ukazuje wzięcie udziału w powstaniu, a potem represje i konsekwencje tej walki i Syberia w życiorysie naszego bohatera. Nasz bohater, tak jak typowi bohaterowie romantyczni, jest samotny. On wprawdzie jest otoczony dużą grupą ludzi, natomiast tak naprawdę jest właściwie samotny, jest wyalienowany, nigdzie nie czuje się dobrze w całym społeczeństwie. To jest bohater, który buntuje się przeciwko takiemu światu. On chce ten świat zmieniać, tak jak nasi bohaterowie romantyczni. Ale nasz Wokulski ma również cechy pozytywisty. Jeśli chodzi o pozytywistę, to Wokulski wierzy w naukę. W te nauki przyrodnicze jest to związane z tym pojęciem scjentyzmu takiego charakterystycznego w pozytywizmie. Wokulski z dużym trudem podejmuje studia i studiuje. Potem te studia musi przerwać właśnie dlatego, że postanawia przystąpić do powstania styczniowego.
marzę o wynalazkach. Nawet jakieś takie drobne wynalazki popełnił. Do wszystkiego Stanisław Wokulski dochodzi pracą, a praca, wiemy, że to była ta najgłówniejsza idea polskiego pozytywizmu. Tę pracę widać chociażby w takim symbolicznym momencie, kiedy Wokulski wchodzi jeszcze w winiarni u Hopfera do piwnicy, a potem koledzy wyciągają mu drabinę i drwią z niego, mówiąc, żeby wyszedł sobie z tej piwnicy sam o własnych siłach. No i ten moment Rzecki wspomina, jak bardzo był dramatyczny, kiedy z wielkim, wielkim trudem Wokulski z tej piwnicy wychodził. To pokazuje, że nikt mu nie pomógł. On do wszystkiego doszedł własną ciężką pracą. Jeśli chodzi o pracę, to trzeba oczywiście wspomnieć o pracy organicznej i pracy u podstaw. Praca organiczna w życiorysie Wokulskiego to jest przede wszystkim ta wielka spółka do handlu z cesarstwem. Ta spółka przynosi krajowi ogromne profity finansowe. Dzięki niemu arystokraci, którzy przystąpili do tej spółki, też osiągają ogromne zyski. Jeśli chodzi o pracę u podstaw, to Wokulski jest takim człowiekiem, który bardzo pomaga najuboższym. To on przecież wyprowadził na dobrą drogę Mariannę, to on pomaga Węgiełkowi, to on w końcu pomaga Wysockim. Jeśli chodzi o ten idealizm Wokulskiego, to tutaj trzeba powiedzieć o tym właśnie trudnym awansie plebejusza. Sam Wokulski wywodził się podobno ze średniozamożnej szlachty, no ale potwierdzenia na to niekoniecznie było. Piął się z nizin w górę i swoją ciężką pracą osiągnął bardzo wiele. Kiedy trzeba było się uczyć, Wokulski się uczył. Kiedy trzeba było walczyć, przerwał naukę i walczył. To też jest charakterystyczne dla idealistów. Był samoukiem. Jemu nikt w życiu, nawet w tej nauce, nie pomógł. Wokulski również, jeśli chodzi o ten idealizm, no to jest zakochany mężczyzna. I ten romantyzm jego, i to zakochanie, i ta miłość jest taka typowo idealistyczna. Jest filantropem. Wokulski pomaga innym, ale pomaga im w taki bardzo mądry sposób, dając im pracę, a nie dając im pieniądze. Wokulski jest Polakiem. Jest typowym Polakiem, ma przecież ten typowo polski życiorys, walka podczas powstań, konsekwencje w postaci Syberii, ale Wokulski jest również Europejczykiem. Widzimy na kartach powieści, kiedy Wokulski wyjeżdża na przykład do Paryża, on wszędzie czuje się dobrze. Potrafi obcować z innymi ludźmi, świetnie dogaduje się z Rosjaninem Suzinem, ma kontakt przecież z francuskim wynalazcą, naukowcem, z Geistem. Wszędzie czuje się u siebie. Z powodu tego swojego idealizmu Wokulski jednak próbuje popełnić samobójstwo. Dlatego, że w jego umyśle trudno jest wyobrazić sobie taką nielojalność i taką kokieterię, którą charakteryzowała się Izabela Łęcka. I znów skończymy omawianie tego idealisty na tych słowach non omnis moriar. W końcu to właśnie za przyczyną Wokulskiego Węgiełek ma na kamieniu w Zasławiu wyryć napis, który podyktował mu miejscowy proboszcz: non omnis moriar. Prus filozof uznaje wartość tego wyznania, jakie rzucił światu Wokulski buntownik. Jego cierpienia, jego klęski to w świetle słów Horacego dań, jaką pionierzy pragnący przeobrazić rzeczywistość składają na ołtarzu postępu. I trzeci idealista. Tym idealistą jest najmłodszy już bohater z tych trzech, Julian Ochocki. Julian Ochocki to typowy pozytywista.
to naukowiec, to wynalazca, to jest człowiek, który przez cały czas szedł do przodu. Ma na swoim koncie już całkiem niezłe wynalazki, jak ocenił go Wokulski, a jemu wciąż i wciąż mało. Ochocki marzy o machinie latającej i uważa, że albo to zrobi, albo oszaleje. Ochocki bardzo racjonalnie podchodzi do małżeństwa, do kobiet. Mówi, że może by nawet się ożenił, ale denerwują go kobiety, które nie rozumieją pasji, nie rozumieją nauki, nie rozumieją marzeń, które ten utopista chce spełnić. Ochocki postanawia wyjechać z kraju. Dzięki pieniądzom, które zostawił mu Wokulski, postanawia się wynieść i gdzieś za granicą spełniać swoje marzenia. Lalka kończy się bardzo pesymistycznie, ponieważ wszyscy trzej idealiści, jak to powiedział jeden z bohaterów, wynoszą się. Jeden umiera, drugi ginie, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Trzeci postanawia wyjechać. Na pytanie, kto tu zostanie, Maruszewicz i Schlangbaum razem mówią my. A wiemy, że ani Schlangbaum, ani Maruszewicz to nie były pozytywne postacie. I w tym kontekście pokazuje to, że idealiści znikają z tego świata, a w społeczeństwie polskim będą tylko postacie podłe, oszukujące i takie, których się nie lubi. Nie wróży to nic dobrego dla naszej ojczyzny. Powieść Prusa kończy się pesymistycznie.